Chcielibyśmy na tej konferencji przedstawić, co się w ostatnich dniach wydarzyło w Opolu, jakie również mamy zamiary względem tego, co będzie w przyszłości i też przedstawić, jakie osoby, kto, gdzie, w co się angażował. Pozwólcie Państwo, że rozpocznę od przedstawienia tych map, które są za mną. Te mapy pozwalają zorientować się w stanie powodziowym z 1997 roku i z 2024 roku, czyli to jest ta bieżąca sytuacja, zobaczyć różnice i zobaczyć, skąd dzisiaj z takim względnym spokojem możemy mówić o tym, jak ostatnie dni mijały w Opolu. 97 rok to jest zasięg powodzi, ale nie tylko, to jest też zasięg takiego podtapiania terenów w przestrzeni miejskiej przez lokalne różne rzeczki, które płyną przez Opole. Jak Państwo widzicie, Sławice stały całe w wodzie, jak Państwo widzicie, strefa przemysłowa Metalchem stała cała w wodzie i część obszarów tam na południu miasta. Oczywiście można zauważyć, że i cała Wyspa Pasieka, i cała Wyspa Bolko, i Przedmieście Odrzańskie to były obszary, które stały w wodzie, podobnie jak Zaodrze. Ci, którzy w 1997 roku mieszkali w Opolu, doskonale to pamiętają. Ci, którzy nie, mogą sobie porównać to z obecną mapą. Tu mamy zaznaczone miejsca problemowe, które były wyzwaniem w ostatnich dniach. Za chwilkę o tym powiem, ale zanim to powiem, chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, co w międzyczasie zadziało się w Opolu, że ta sytuacja wygląda lepiej niż w 1997 roku. Oczywiście Polder Racibórz, który przyjął ponad 200 milionów metrów sześciennych wody, to oczywiście jest kluczowe rozwiązanie i nie sposób bagatelizować, nie podważać, nie przypominać roli tego zbiornika, który uruchomiony został w 2020 roku. Natomiast ze swojej strony miasto wykonało szereg różnych innych działań, które sprawiły, że ta woda dzisiaj się nie przelała, a mając ten stan z 1997 roku na pewno by się przelała. Polder Żelazna to jest jeden z takich obiektów. Zobaczcie Państwo jego ulokowanie w północnej części miasta, przy Odrze, Sławice, tereny przy ulicy Partyzanckiej. Wszystko to stałoby w wodzie, gdyby nie Polder Żelazna, którego wtedy w 1997 roku nie było. Dlaczego to jest takie istotne? Bo nie tylko Odra, tak jak mówię, stanowiła źródło zalewania Opola, ale również Ryjec, kanał Półwieś. To były te rzeczki, które zbierały opady i w ten sposób wylewały się na sąsiednie tereny. Co jeszcze? Zwróćcie uwagę na centrum miasta. Przede wszystkim Młynówka. To jest coś, czego w 1997 roku nie było, czyli zamknięte jazy na wejściu i wejściu. Przez cały ten okres Młynówka była zamknięta. Ta woda, która wpłynęła, w Młynówce została. W 1997 roku Młynówka była otwarta, w związku z tym z niej również woda wypłynęła na Wyspę Pasiekę. Częściowo doszła do ulicy Szpitalnej. Kto pamięta, to wie, jak to wtedy było. Teraz tam są jazy, które zamykają Młynówkę. Bardzo ważna sprawa. Oglądaliście Państwo, widzieliście na zdjęciach, jak się rozlewa woda w kanale Ulgi. Kanał Ulgi dzisiaj też przyjął potężne ilości wody. Wtedy był kanałem dziurawym. W 1997 roku, kto pamięta, można było przejść przez taką kładkę w zasadzie ulicą Spychalskiego, zaraz za Przedmieściem Odrzańskim, w kierunku wtedy sklepów z Połem, które tam były, tam gdzie dzisiaj jest Lidl. Tam po prostu się przechodziło. W tej chwili jest most, który został zbudowany i ten most zabezpieczył przelanie się tej wody z kanału Ulgi. I druga rzecz, która się zdarzyła na kanale Ulgi, bardzo ważna. Zbudowaliśmy, no nie my osobiście, ale zbudowano most, który pozwala przedostać się na Wyspę Bolko. Ten most umożliwia dzisiaj ewakuację. Wtedy tej możliwości ewakuacji z wyspy nie było. Dlaczego? Dlatego, że wtedy był tylko most Sendlerowej, ale most Sendlerowej prowadził z jednego obszaru zalanego do drugiego, bo cała pasieka stała w wodzie. Więc zrobienie tego mostu po drugiej stronie, tego, w którym się wjeżdża na Wyspę Bolko do ogrodu zoologicznego autem, dzisiaj pozwala ewakuować choćby to te osoby, czy te jednostki, ten sprzęt, ten dorobek, który jest na Wyspie Bolko, gdyby taka potrzeba zachodziła. I to jest kolejna rzecz, która poprawiła się w mieście. I oczywiście na Metalchemie wzmocnienie wałów i w ogóle budowa tych wałów
które tu na tej południowej części Opola, jak widzicie Państwo, w 1997 roku ta woda bardzo intensywnie wtedy w tamtym miejscu wystąpiła. W tej chwili zobaczcie na ten obraz, woda prawie w całości przesuwa się w sposób kontrolowany w korycie Odry i pomiędzy wałami, które są w mieście zbudowane. Istotna jest również Mała Panew, to jest ten taki ciek, który zalewał wtedy Czarnowąsy. Czarnowąsy wtedy stały w wodzie, zresztą nie tylko Czarnowąsy. W tym roku te podtopienia, i tu przejdę do omówienia tej bieżącej sytuacji, miały miejsce tylko i wyłącznie charakter lokalny. W Czarnowąsach mamy taki obszar, tu jest to zaznaczone punktem 5 i 6, na Małej Panwi, obszar, który jest przy przepompowni. Tam problem bierze się po pierwsze z tego, że pod wiaduktem kolejowym jest przepust, który nie jest zamknięty, powinien być zamknięty, ale z informacji, które posiadamy, ktoś ukradł klapę i ta woda, Mała Panew, która płynie swoim korytem, za tym wiaduktem się przelewa i wraca z powrotem tym przepustem i podmywa wał z drugiej strony, zagrażając również przepompowni. Stąd ta akcja strażaków, która miała miejsce, i mieszkańców, żeby tamto miejsce zabezpieczyć. Drugie wyzwanie to w Zakrzowie, to jest przy polderze Żelazna, to jest przy ulicy Gawędy, przy przejeździe pod obwodnicą, to jest ten punkt tutaj trzeci na obwodnicy Czarnowąsów, tam są po prostu, jest możliwy przejazd autem i w sytuacji, gdy woda się podnosi w sposób znaczący, to trzeba tam układać worki z piaskiem tak, żeby te przepusty i ten przejazd zamknąć. Ale to było też cały czas monitorowane, tam były bardzo intensywne akcje prowadzone przez strażaków, ułożonych kilka pomp, w ten sposób żadne z domostw nie zostało zalanych. Charakterystyczne na zdjęciach Państwo widzieliście, zalane zostały winorośla okolicznej winnicy, która tam działa, ale to nie dotyczyło już zalania samych domostw. I co dwójka, to jest dwójka, jedynka, to jest już po tej południowej części miasta Metalchem, to jest ulica Podborna i Augustyna, tam należy układać worki. Przy Augustyna jest stopień wodny, który ma też, jak rozumiem, taki dostęp, który pozwala spuszczać tam motorówki czy inne rzeczy. Jest to niezabezpieczone w taki sposób, żeby to można było szandorami odciąć od zabudowań mieszkaniowych, mieszkalnych, więc tam są poukładane worki. Były tam akcje i mieszkańców, i strażaków. Nic złego tam się nie wydarzyło, natomiast rzeczywiście będziemy myśleć w przyszłości, jak zabezpieczyć jeszcze lepiej te miejsca. Szczególnie myślę, kluczowa jest realizacja drugiego etapu polderu Żelazna. Ten polder w tej chwili jest w stanie przyjąć kilka milionów metrów sześciennych wody, natomiast jest on, działa w sposób taki niemechaniczny, czyli ta woda się po prostu przelewa po przekroczeniu pewnego poziomu na rzece Odra, natomiast chcielibyśmy wspólnie z Wodami Polskimi skonstruować go w taki sposób, ten drugi etap, żeby on wpuszczał i wypuszczał wodę w zależności od potrzeb, bo on dzisiaj już zasysa wodę pompami z tych różnych rzeczy, które tam są. Stąd było sucho i na Ryjcu, i na Półwsi, i w takich miejscach jak ulica Źródlana na przykład, ulica Stawowa, ale wprowadzenie tej mechaniki jeszcze bardziej poprawiłoby jego funkcjonalność, jak również tam jest taki wał, który zatrzymał wodę, brakło 10 cm, żeby ta woda się wlała, ale chcemy ten wał na terenie polderu, chcemy go jeszcze wzmocnić. 90 zdarzeń, 40 jednostek OASP i Straży Pożarnej, które były działały na terenie Opola i powiatu opolskiego, więc ogromna liczba na terenie miasta funkcjonuje, w ogóle 10 ochotniczych straży pożarnych, w tym ratownictwo wodne, ochotnicze, które ostatnio dosprzętawialiśmy, wszystko to było oddane do dyspozycji tych bieżących wydarzeń. 145 żołnierzy również zaangażowanych, możecie Państwo zobaczyć, są zdjęcia, dokumentacje z takich miejsc właśnie jak Augustyna, jak Czarnowąsy, jak Gawędy, gdzie pojawiają się jednostki, gdzie pojawiają się pompy, które są też własnością miasta, bo my takie pompy kupiliśmy specjalnie, żeby móc działać w takich kryzysach. To są mobilne pompy, całe pojazdy, których pompy są zainstalowane, które działają. Użyliśmy około 1,5 tysiąca ton piasku,
Mieliśmy do dyspozycji ponad 100 tysięcy worków, prawie 50 tysięcy worków rozdaliśmy miejscowościom potrzebującym tej pomocy. Reszta była wykorzystana przez nas, bądź też udzielaliśmy pomocy bezpośrednio mieszkańcom, włącznie z ładowaniem piasku, więc pierwszy raz do takiego działania podeszliśmy. Też było to, myślę, skuteczne i potrzebne. Więc to jest realizacja tego, co było w mieście. Oczywiście bezpośredni monitoring, spotykanie się na sztabie kryzysowym, który od czwartku zaczął już systematycznie działać. Bezpośrednia kontrola, kontakt z państwem, z mediami, kontakt z mieszkańcami. To wszystko mamy za sobą. Pomagaliśmy też w trakcie, chociaż my patrzyliśmy na Opole, pomagaliśmy też ościennym miejscowościom, tak jak mówiłem, dawaliśmy worki z piaskiem, agregaty, big bagi, osuszacze również, latarki, łóżka polowe, które udzieliliśmy też do Lewina Brzeskiego do pomocy, więc to są ponad 100 łóżek, to są rzeczy, które podjęliśmy. Pracujemy nad tym, żeby zastanowić się, jak jeszcze lepiej zabezpieczyć Opole. Natomiast myślimy też o pomocy ościennym gminom, nie tylko. Będziemy o tym dyskutować z opolskimi radnymi. W czwartek sesja rady, więc na pewno będą jakieś korekty z tym związane. Nie chcę wszystkich faktów wyprzedzać, ale na pewno pozbieraliśmy już po ościennych miejscowościach informacje, czego potrzebują. Są to najczęściej już rzeczy, które w tej pierwszej pomocy wcześniej wysłaliśmy, znaczy inne niż w tej pierwszej pomocy wysłaliśmy, bo wysyłaliśmy wodę, wysyłaliśmy makarony, ryże, kilkanaście tirów przyjechało do nas z Warszawy, które potem trafiły do miejscowości, które były dotknięte powodzią, i również prowadzona była zbiórka w szkołach. Oczywiście jest duży punkt takiej pomocy, który działa w CWK, czyli miejskiej jednostce, którą oddaliśmy na potrzeby działania tego punktu, jedynego punktu na terenie województwa. Natomiast w tej chwili będziemy kupować kalosze, łopaty, płyny do dezynfekcji, bo mam takie potrzeby, mamy zgłoszone osuszacze, jeszcze raz to podkreślę, wodery i inne rzeczy, które mamy już przyjęte z gmin jako te, które będą potrzebne. Wyszacujemy, jaka to będzie kwota, ale to będzie kwota na pewno kilkuset tysięcy złotych, które na zakup tego sprzętu przeznaczymy, i oczywiście dodatkowe zadania w postaci jakiegoś funduszu odbudowy, tak to nazwaliśmy, i opieka dla dzieci, zielone szkoły, to również propozycja, która od nas przyjdzie. O szczegółach jeszcze Państwu powiemy. Chciałbym podkreślić, że w zasadzie większość tych zdarzeń, które odbywały się w tym czasie na terenie miasta Opola, co wymaga podkreślenia, to są zdarzenia o charakterze zabezpieczającym, prewencyjnym. I to wymaga podkreślenia, ponieważ, jak prezydent wcześniej powiedział, miasto jest świetnie przygotowane do pracy w tego typu trudnych warunkach, i działania strażaków zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej w zdecydowanej większości były działaniami zabezpieczającymi. Kolejną ważną, a w zasadzie istotną kwestią jest fakt, że dużo tych weryfikacji informacji następowało na naszym sztabie w zasadzie. I zanim te interwencje już miały miejsce, to następowała weryfikacja informacji, bo często informacje, które spływały czy to do sztabu, czy do stanowisk kierowania, istniała konieczność sprawdzenia, czy to rzeczywiście jest zasadność tego zdarzenia. I tutaj na pracach sztabu, w zasadzie ciągłego monitoringu sytuacji, czy też bezpośredniej kontaktu z pracownikami sztabu Urzędu Miasta, tej weryfikacji udawało się często jakby dokonać i interwencje skutecznie poprowadzić. Także tutaj nasze działania, jeszcze raz podkreślam, były działaniami zabezpieczającymi. Tam, gdzie potrzebne były dodatkowe siły, środki, tam była taka dyspozycja i ta współpraca w zasadzie wielu służb też na różnych punktach, nawet tych newralgicznych, o których wspomniał Pan Prezydent, odbywała się w sposób dobry i skoordynowany. Byliśmy właśnie w tych miejscach, o których wspominał Pan Prezydent, czyli Czarnowąsy, Gawędy. Tam było widać emocje u mieszkańców, pełną determinację, i również i policjanci byli zaangażowani niejednokrotnie też i w prace fizyczne. Dodajmy, że Komenda Miejska to również i powiat, to Narok, gdzie też była taka sytuacja dosyć dynamiczna, czy gmina Popielów, Tułowice, czy też Niemodlin, gdzie było zalanych kilka gospodarstw, i w tamtych miejscach również od początku byliśmy i pomagaliśmy również przy usuwaniu skutków. Każdego dnia na chwilę obecną na terenie Opola i powiatu już mamy taką sytuację stabilną, ale policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, ale też z całego garnizonu wspierają policjantów i pomagają mieszkańcom teraz na terenie powiatu Nyskiego i Brzeskiego.
I w tym miejscu chciałem podziękować panu prezydentowi, całemu zarządowi, pani naczelnik za tą naszą ciężką służbę, bo tak należy powiedzieć, jeżeli chodzi o pracę sztabu kryzysowego, nasze spotkania, to nie było marnowanie czasu, ale dlatego mówimy o działaniach prewencyjnych, bo była ta wymiana informacji, wiedzieliśmy, co nas czeka. Nie ma dzisiaj z nami przedstawiciela Wód Polskich, ale też ta jego obecność była bardzo ważna i bezcenna, bo mieliśmy na bieżąco informacje pewne, sprawdzone, jeżeli chodzi o sytuację i stan wód, jak również i o prognozy, co nam pozwoliło się bardzo dobrze przygotować i wyprzedzić pewne działania. I jeszcze na koniec chciałem bardzo serdecznie podziękować z całego serca oczywiście parterom, strażakom, strażnikom miejskim, ale przede wszystkim moim policjantom, na których mogę zawsze liczyć. Dziękuję ślicznie. Przede wszystkim to, nad czym trzeba było na początku zapanować, pod tym, co zaczęli obserwować w Kudowie, Zdrój i tak dalej, to był niesamowity lęk wśród naprawdę tysięcy mieszkańców Opola, którzy przeżyli powódź w 1997 roku. Pracownicy z naszego wydziału 24 godziny na dobę odbierali tysiące dziennie telefonów osób, które były po prostu przerażone, które płakały do słuchawki. Trzeba było im przekazać naprawdę bardzo precyzyjne informacje, ponieważ to, z czym się spotkali w 1997, to powtarzała prawie każda osoba, że informacji nie było o tym, jaki jest stopień zagrożenia, więc u tych ludzi nadal istnieje ten potworny lęk, że my mówimy nieprawdę i że na pewno się to tak skończy jak w 1997 roku. Bardzo wiele osób, którymi się zaopiekowaliśmy, starszych szczególnie osób, reagowaliśmy na każde zgłoszenie, gdzie ktokolwiek widział jakąkolwiek wodę, że się podnosi. Kontaktowaliśmy się tutaj ze stanowiskiem kierowania PSP i wtedy na miejsce udawali się zawsze strażacy albo ochotnicy, albo strażacy z PSP, wszystkie ręce na pokład i po prostu sprawdzaliśmy i uspokajaliśmy te osoby, że to jest na przykład tylko woda gruntowa. Wszyscy widzieli, były setki telefonów, bo każdy widział przecieki z wałów, jak już była pełno wody powyżej stanu alarmowego. To jest naprawdę niesamowita rzecz, co pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego zrobili. My nie jesteśmy psychologami ani terapeutami, ale to jest olbrzymia praca i za to chciałam im serdecznie podziękować. Wszyscy rzucili całe swoje prywatne życie na kilkanaście dni i rotowaliśmy się, żeby po prostu pracować. I dla nas, dla wszystkich pracowników, którzy są w moim wydziale, najważniejsza jest to, że my jesteśmy od tego, żeby pomagać ludziom, zwierzętom i co tylko jest możliwe, ratować ich mienie. I też bardzo dziękuję tutaj prezydentowi Wójcowi za to, że na każde hasło, że chcemy dokonać jakichkolwiek zakupów, bo chcemy pomóc ludziom, to były natychmiastowe decyzje. Bo praktycznie nasz magazyn przeciwpowodziowy, który mieliśmy, który był zasobny, praktycznie w tej chwili już jest opróżniony, bo my wszystko przekazywaliśmy ludziom i tak jak mówił pan prezydent, pomagaliśmy tym, szczególnie tutaj w Lewin Brzeski, którzy zostali po prostu poszkodowani. Ale tutaj mówię, ta decyzyjność, w ciągu jednej sekundy decyzja pana prezydenta, decyzja pana wiceprezydenta, pomagamy, kupujcie. Więc tutaj jeszcze było ściąganie naprawdę bardzo dużych zasobów z rynku, żeby po prostu pomóc ludziom i wyprzedzanie pewnych zdarzeń, które mogą tutaj nastąpić. No i na koniec tylko chciałam powiedzieć, że tak jak z każdej tego typu sytuacji, której w życiu już przeżyliśmy tutaj wiele razy, to najważniejsi są po prostu ludzie i kontakt. Ten sztab działa 24 godziny na dobę. Mieliśmy informacje na bieżąco z Wód Polskich. Pan dyrektor nam przekazywał je telefonicznie, nawet wcześniej one przychodziły już mailowo, więc trzymaliśmy rękę na pulsie i to, co pan komendant tutaj podkreślił, też mieliśmy możliwość weryfikacji wszystkich informacji, które spływały do nas, bo spływało bardzo dużo nieprawdziwych informacji. One były czasami celowo preparowane, czasami po prostu wynikały ze nerwowości i szybka weryfikacja właśnie dzięki
Wodom Polskim dzięki naszym służbom następowała. W związku z tym mogliśmy działać skutecznie tam, gdzie to było potrzebne. Także dziękuję całemu sztabowi też za tą współpracę, zarządowi, panu prezydentowi też i wszystkim, którzy na tych sztabach byli obecni i pracowali 24 godziny na dobę. Dziękuję bardzo.